Witam Państwa w kolejnym programie Zebranie na żywo. Jak w każdy czwartek spotykamy się. Program, tak jak Państwo powiedzieli, usłyszeliście na żywo, czyli jesteśmy równolegle w telewizji kablowej Kołobrzeg, w radiu Kołobrzeg oraz na portalu informacje.kolobrzeg.pl. Telefon do nas to 94 355 3801, 94 355 3801. Dzisiaj, proszę Państwa, do programu nasze zaproszenie przyjęli wspaniali goście, zastępca prezydenta do spraw społecznych pani Ilona Gendal-Wójtowicz oraz pan Maciej Bejnarowicz, który jest przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa. Państwu jeszcze przypomnę, 94 355 3801, do telefon do nas. Przez cały czas trwania programu możecie Państwo do nas dzwonić i pytać o sprawy związane z życiem naszego miasta, ze sprawami, które Państwa interesują. No i oczywiście pytania proszę kierować do naszych gości. Pani Prezydent, chciałem to nasze spotkanie zacząć od pytania do Pani, o Pani taką pierwszą refleksję po tych kilku tygodniach pracy na tym dość odpowiedzialnym stanowisku. To dla Pani chyba, jeżeli chodzi o pracę w samorządzie, debiut i od razu takie piękne miasto, praca bardzo odpowiedzialna. Jak się Pani odnajduje do tej pory? Jeżeli chodzi o pracę w samorządzie, tak, debiut. Uczestnictwo w programie na żywo również debiut, także sporo tych debiutów w ostatnim czasie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o samą pracę w urzędzie, to powiem szczerze, że bardzo pozytywnie mnie ona zaskoczyła pod tym kątem, że jak byłam po stronie, kiedy byłam przedsiębiorcą bądź co, bo występowałam i w roli pracownika, i w roli pracodawcy. Wcześniejsze moje doświadczenie zawodowe z tym było związane. To nie ukrywam, że takie widzenie urzędu jako instytucji i pracy urzędniczej, no to nie wiązało się dla mnie z czymś takim chwalebnym, pozytywnym, nie ukrywam. Natomiast powiem szczerze, że jak weszłam do urzędu, zaczęłam współpracować z osobami, nie tylko z naczelnikami, z kierownikami poszczególnych wydziałów, z pozostałymi osobami, to powiem szczerze, zmieniło to absolutnie moje zdanie na temat pracy w urzędzie. Naprawdę pracują tam ludzie też z pasją, też mający pomysły. I gdyby tylko dnia codziennego nie zabijała ta administracja, która w naszym państwie ogólnie jest po prostu, chodzi mi o tą papierologię, która jest olbrzymia, to wydaje mi się, że o wiele więcej. Każdy samorząd, każdy jeden samorząd, a nawet i całe państwo, doszlibyśmy o wiele dalej niż jesteśmy. No właśnie, to Pani jako osoba zajmująca się biznesem, no to ta biurokracja, no szczególnie... Jest olbrzymia. Prawda? Jest olbrzymia, naprawdę. Nie wiem, jakie tutaj zdanie Pana Macieja, ale no chyba przychyli się akurat do tego. Prawda? Każdy kiedyś zaczynał. Ja też miałem debiut, to już kilkanaście lat temu, nie będę liczył dokładnie, i rzeczywiście jak się zaczynało, można było odnieść wrażenie, że jest się w innym matriksie, że to wszystko funkcjonuje dużo wolniej, że trzeba rzeczywiście te procedury przede wszystkim administracyjne dochowywać. Jest to zupełnie inny świat i mówiąc szczerze, będę szczery, pełen podziwu dla Pani Prezydent, że podjęła się tej roli, bo Kołobrzeg nie jest łatwym miastem. Nie jest łatwym, dużo oczu. Nie jest łatwym, ale jest pięknym. Pani, prawda? A tak, to jest oczywiste, właśnie, że jest pięknym, natomiast... wymogi tutaj stawia ogromne. Wymogi, tak. No właśnie, jeszcze my dziennikarze patrzymy na ręce, prawda? I to ależ bardzo... patrzcie Państwo. I tak czynić będziemy. Mamy pierwszy telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry, halo. Halo. Witamy, słucham Pana. No, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich w studio i mam pytanie do Pana Bejnarowicza, a jednocześnie prośbę, aby jeszcze raz na sesji podał po prostu wniosek o sposób umieszczenia tych koszy półpodziemnych, bo na przykład na ulicy Wschodniej zostały umieszczone pod oknami. Jak się siada do posiłku, to się po prostu dostaje od ruchów wymiotnych. Nie wiem, czy by ktoś chciał mieć pod oknami świetnisko. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu.
Ja tylko krótko się odniosę. No, problem tych podziemnych pojemników jest rzeczywiście bardzo duży, bo z jednej strony one występują tuż przy mieszkańcach w niektórych częściach naszego miasta, a z drugiej strony one są oddalone z kolei dość daleko, więc tu trzeba spojrzeć na problem całościowo, ale jednocześnie właśnie uwzględnić potrzeby poszczególnych mieszkańców, poszczególnych osiedli. To jest trudna materia, ale tę materię trzeba ogarnąć w całości. I oczywiście dziękuję za tą uwagę. Będziemy na najbliższej sesji, nie tylko na komisjach, przede wszystkim na komisjach, tę sprawę prowadzić. Pani prezydent? Jeżeli chodzi o śmietniki pod oknami, też nie chciałabym ich mieć, więc, ale z tego, co tutaj było powiedziane, to wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, moja koleżanka, zastępca prezydenta do spraw gospodarczych, pani Monika Foremna-Pilarska, nad tym tematem już pracuje, ponieważ nie wiem, czy akurat ten pan, który dzwonił, ale na pewno był pan składający wniosek o podjęcie w tej sprawie jak najszybciej jakiejś interwencji bądź prac, które przyczyniły się do poprawy tego, co jest za oknem. Ulica Wschodnia, także wiem, pamiętam, że to na pewno, tak. na pewno też jest, zajmuje się tym tematem. To pamiętajcie. Pamiętamy, będziemy pamiętajcie. Panie prezydent, pytanie do od razu oddajemy głos także, nie tylko naszym widzom, którzy nas słuchają i dzwonią, ale także internautom. I pytanie do pani Ilony Grendas-Wójtowicz. Kiedy rozpocznie się budowa kolejnych budynków z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi w mieście? Bo obecnie nic nie słychać w tym temacie, a kolejka oczekujących ciągle rośnie. Czy są prowadzone jakieś konkretne prace projektowe z budynkami komunalnymi przy ulicy Witkowice? Witkowice. Oczywiście z miłą chęcią odpowiem. Jeżeli chodzi o plany na budowę nowych mieszkań socjalnych, komunalnych, to jak najbardziej one takie plany są w mieście, natomiast uzależnione one są w pierwszej kolejności od podjęcia uchwały dotyczącej zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Trzebiatowska 5. Między innymi w tym planie znajdują się właśnie budynki pod tym adresem, który jest tu wspomniany, ulica Witkowice. Mamy tam wstępną propozycję, aby na tej działce dedykowanej pod budowę mieszkań socjalnych i komunalnych wybudować 11 budynków, natomiast zmiany w planie umożliwią nam ewentualnie zwiększenie i bardziej adekwatne wykorzystanie tej powierzchni, którą tam będzie można zabudować. Około 250 mieszkań jeszcze zaznaczę jest w planach. Być może uda nam się to zwiększyć właśnie dzięki tym zmianom. To, co chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, ten plan zagospodarowania przestrzennego Trzebiatowska 5, on z tego, co się orientuję, kolejny raz będzie stawał na sesji. On jest dla nas bardzo istotny, ponieważ to nie jest tylko kwestia mieszkań socjalnych i komunalnych i ich budowy, ale też bardzo bliska i ważna dla mnie obszar budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej. Tak, bo to jest nierozerwalnie po prostu z tym związane, też właśnie z uchwaleniem tego planu. Mam nadzieję, że uda się na najbliższej sesji ten plan przegłosować i przyjąć. Natomiast jeszcze wracając do tych mieszkań socjalnych i komunalnych, po zaakceptowaniu, po przyjęciu tej uchwały przystąpimy do zmian tej propozycji, która jest na dzień dzisiejszy przygotowana, czyli właśnie tych 11 budynków pięciokondygnacyjnych, czyli czteropiętrowych, około 250 mieszkań zakładanych i będziemy wówczas przystępować do dalszych prac projektowych i wykonania. Planujemy w czwartym kwartale 2020 roku rozpoczęcie budowy. Panie przewodniczący. Tak, kiwam głową do tego, że jest to jeden z najważniejszych problemów, rzeczywiście, o którym mieszkańcy do nas też mówią na dyżurach, które prowadzimy. I tutaj jest wielka prośba, wykorzystam okazję do pani prezydent, bo naprawdę to już za długo trwa. Chodzi o posiedzenia komisji mieszkaniowej. Mamy już po wyborach, jesteśmy trzeci miesiąc, nie odbyło się żadne posiedzenie. Bardzo prosimy w imieniu mieszkańców, aby tą pracę po prostu przyspieszyć, bo ludzie oczekują by mieć informacje, by mieć wiedzę. To są jedne z fundamentalnych kwestii, bytowe kwestie, czyli życiowe, organizowanie sobie życia na terenie Kołobrzegu. No, muszą ludzie wiedzieć, kiedy i na co mogą liczyć. Ta komisja musi
ruszyć. Dobrze, to ja jeszcze tutaj gwoli wyjaśnienia, bo pierwsze posiedzenie komisji zostało zwołane na 24 stycznia tego roku. Poza mną i panią radną Danutą Wilk, będącą członkiem tej komisji, nikt z radnych nie stawił się na posiedzeniu tej komisji, także nie byłam w stanie wtedy, no nie było po prostu wymaganego kworum, rozpatrzyć jakiejkolwiek sprawy, która wpłynęła do komisji mieszkaniowej. Od razu też tutaj zapewnię pana przewodniczącego, że to nie jest tak, że my nic nie robimy. Ja od stycznia spotykam się regularnie w każdy czwartek z mieszkańcami zainteresowanymi przydziałem lokalu mieszkalnego bądź innymi problemami, które napotykają po drodze odnośnie właśnie mieszkań czy socjalnych, czy komunalnych, bo naprawdę przypadki są bardzo różne. I to, co powiem, zwołałam już kolejny raz komisję na 27 lutego. Jesteśmy ograniczeni niestety przestrzenią i możliwością zajęcia jakiejkolwiek sali, bo jak no, pan przewodniczący też tutaj wie, nie doszło do nie ma planów na tą chwilę rozbudowy obecnego Urzędu Miasta. Mamy wykluczony jeden pokój, gdzie był wydział komunalny z użytkowania, ponieważ jest tam bardzo duża awaria. Pracowników przenieśliśmy na małą salę konferencyjną, więc na małej sali konferencyjnej w tym momencie znajdują się miejsca do pracy urzędników dwóch wydziałów, Wydziału Dochodowego, Wydziału Komunalnego. Dysponujemy tylko dużą salą konferencyjną i dlatego raz w miesiącu staram się wyznaczyć, ale ja wyznaczam terminy Komisji Mieszkaniowej, tak jak mówię, panie przewodniczący, w styczniu taka komisja była zwołana. Niestety nie mogłam nic na niej zrobić, ponieważ nie stawiono mi się Mamy telefon, odwróćmy do tematu za chwilkę. Mamy telefon, słuchamy. Halo. Dzień dobry państwu. Witamy. Mam pytanie do pani prezydent Ilony Grendas-Wójtowicz. W sumie dwa pytania. W dniu dzisiejszym miała miejsce konferencja pani prezydent na temat karty mieszkańca. Jest tam projekt wakacyjnej opieki nad dzieckiem. Chciałbym, żeby pani prezydent coś więcej powiedziała na ten temat. Natomiast moje drugie pytanie dotyczy Adabara. Jakie są konkretne plany miasta związane z tym miejscem? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent? To ja już odpowiadam. Jeżeli chodzi o wakacyjną opiekę dla dzieci, tak jak tutaj pan słusznie się odniósł, dzisiaj odbyła się konferencja prasowa dotycząca wprowadzenia programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Jednym z punktów tego programu jest właśnie wakacyjna opieka dla dzieci. Chodzi nam tutaj głównie w tym zakresie o dopłatę do kolonii, półkolonii organizowanych przez MOSiR, ERCEK, ale chcielibyśmy to również pod inne podmioty w to zaangażować, tak? Planowane mamy wprowadzenie tego w maju z konkretnym regulaminem, z konkretnymi wytycznymi, z tego względu, że chcielibyśmy jak najbardziej to dopracować i zebrać dodatkowe podmioty, bo jak wiemy, MOSiR też ma swoje ograniczenia, Regionalne Centrum Kultury również ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o przyjęcie dzieci i zorganizowanie dla nich wakacji, okresów pobytu właśnie podczas wakacji. Natomiast zamysł jest taki, aby 50% odpłatności za te kolonie, półkolonie ponosił urząd ponosił samorząd. Samorząd, tak. Nie urząd miasta, tak. Ale no ale i drugie samorząd. Pytanie o Adabar. Przepraszam. I Adabar. Jeżeli chodzi o Adabar, to tak jak pani prezydent też Anna Mieczkowska w tym temacie, myślę, niejednokrotnie wspominała o tym, aby Adabar był miejscem dla młodzieży, dedykowanym dla młodzieży, ponieważ nasza młodzież Kołobrzeska naprawdę nie ma takich miejsc, w których może się spotykać. Jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi ludzie zwrócili uwagę, czego by oczekiwali, jakich przestrzeni potrzebują mieć zagospodarowane i w jaki sposób. Zwrócili nam na to swoją uwagę. Także jesteśmy bardzo im wdzięczni za to, że chcą z nami rozmawiać, chcą z nami pracować i mam nadzieję, że wypracujemy naprawdę fantastyczne miejsce, które będzie spełniało ich wymogi, także niejako już tu odpowiadam. Adabar jest dedykowany kołobrzeskiej młodzieży. Panie Macieju? Tak, no odniosę się do karty mieszkańca, bo to idea, która oczywiście towarzyszyła kampanii wyborczej pani prezydent Anny Mieczkowskiej i tutaj w trakcie jakby przygotowania uchwały budżetowej uznaliśmy wspólnie, że karta mieszkańca rzeczywiście będzie dedykowana dla mieszkańców i tutaj pewien wkład jakby też jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będziemy w tym zakresie mieli. Mamy taką nadzieję, bo dzisiaj o tym pani prezydent w trakcie
trakcie konferencji nie wspominała, ale zakładam, że jest to inicjująca konferencja, w związku z tym liczę, że będzie pamiętać pani prezydent o nas, tym bardziej, że 500 000 zł w budżecie myśmy przeznaczyli z prośbą o niezapominanie o naszych najstarszych mieszkańcach Kołobrzegu. Pani prezydent na pewno przypomni pani Annie Mieczkowskiej, że tutaj jest akces. Ale ja nie tylko przypomnę, ja chcę powiedzieć, że absolutnie pamiętamy i wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym odnośnie napisania programu rehabilitacji seniorów. Chcemy w ogóle stworzyć większy dokument, program polityki zdrowotnej dla mieszkańców, ale wiemy, że program rehabilitacji seniorów będzie szybciej procedowany niż cały program zdrowotny. I pamiętamy i oczywiście tutaj już działamy w tym zakresie. Pani prezydent, cieszę się bardzo. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ w kampanii to wszystko pięknie wyglądało ze strony pani prezydent i Kołobrzeskich razem. Wydawało się, że ten program jest już przygotowany, a tu się okazuje, że dopiero będziemy tak sukcesywnie, stopniowo uruchamiać. To dobrze, kierunek jest super, ale proszę pamiętać, że pani prezydent ma pewne narzędzia, nie potrzebuje do tego tak zwanej karty mieszkańca, tylko może zarządzeniami wprowadzać stosowne ulgi dla mieszkańców. Także pani prezydent nie potrzebuje do tego karty mieszkańca. I też apeluję, żeby przyspieszyć, bo mieszkańcy oczekują efektów już. Mamy telefon. Jasne. Mamy telefon, słuchamy. Halo, wieczór. Witam. Wieczór. Chciałem zapytać o taką sprawę. 3-4 lata temu Rada Miasta przeznaczyła na zadoszenie lodowiska w Kołobrzeskiego 225 tysięcy złotych. Gdzieś to ucichło wszystko. Zebrano społeczny taki osiekownitek, zebrał 1500 podpisów dotyczących zadaszenia lodowiska kołobrzeskiego. Też ucichło. Chciałbym zapytać, jak wygląda ta sytuacja, jak sytuacja wygląda w tej chwili, czy są w ogóle jakieś plany, czy ktoś chce coś zrobić właśnie dla tego lodowiska, dla tego miejsca, w którym naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi spędza wolny czas i można by było je wykorzystać w zupełnie inny sposób, a nie generować straty, tak jak w tej chwili, gdzie nie ma pogody, nie ma możliwości pojeżdżenia, a lodowisko niestety musi być mrożone, musi pracować. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ilona Grendas-Wójtowicz. Dziękuję. Ja przyznam szczerze, że nie znam sprawy sprzed 3-4 lat, więc nie ustosunkuję się do zdania pierwszego, które padło. Natomiast jeżeli chodzi o lodowisko, od jakiegoś czasu już rozmawiamy na ten temat, aby było ono zadaszone. Na ten rok na pewno w budżecie nie ma środków przeznaczonych na zadaszenie lodowiska. Poza tym, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że tutaj jednak będą wchodziły zmiany projektowe też w grę, więc to znacznie wydłuża całą procedurę. Natomiast moim marzeniem osobiście jest, aby powstało u nas zadaszone lodowisko. Uważam, że to jest cel, do którego powinniśmy zmierzać, tak aby mogło być ono o wiele dłużej wykorzystywane niż jest na ten moment. Pan Maciej Pienarowicz. I tu się zdecydowanie zgadzamy. Od razu chciałbym tutaj na antenie telewizji kablowej i radia zadeklarować, że jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości już podjęliśmy decyzję, że będziemy temat lodowiska jak najszybciej procedować. Oczywiście jesteśmy świadomi, że to są kwestie projektowe, bardzo, bardzo ważne i też jeśli natomiast nie uda się w tym miejscu tego lodowiska zadaszyć z różnych powodów, tak słyszymy, że może to być niemożliwe, to w ogóle należy podjąć decyzję o wybudowaniu nowego lodowiska, no bo to lodowisko, umówmy się, nie spełnia pewnych standardów miasta europejskiego, jakim powinien być Kołobrzeg. Dokładnie. To właśnie tutaj też zauważam takie głosy, bo to, że lodowisko powinno być zadaszone, to nawet nie ma o czym dyskutować po prostu. Oczywiście, że tak. Ale właśnie ostatnio tak rozmawiałem, robiąc materiały dla sportowe, w Kołobrzegu od jakiegoś czasu funkcjonuje klub hokejowy, hokeja na lodzie. Oni jakoś tak grają już kilka lat, czy nawet kilkanaście, ale teraz już się stowarzyszyli i oni jeszcze mają jedno bardzo fajne takie przedsięwzięcie, bo poza tymi treningami otwartymi, które prowadzą normalnie, każdy może przyjść, to prowadzą jeszcze naukę jazdy dla dzieci z własnej inicjatywy. I tutaj ten okres, był taki okres, kiedy mogli to robić, a niestety warunki pogodowe całkowicie to uniemożliwiały. Zadaszenie lodowiska choćby to w tym przypadku załatwiałoby sprawę. Mamy kolejny telefon. Słuchamy. Halo? Halo? Witam Panią, słuchamy Panią. Dobry wieczór Państwu i Panu redaktorowi i Państwu. I chciałam zapytać takie pytanie, ponieważ dzisiaj jest Pani Prezydent od Spraw Społecznych. Ja mam taki dylemat.
zamieszkuje ktoś z moich bliskich na ulicy Artyleryjskiej i chciałabym zapytać panią wiceprezydent do spraw społecznych, czy zna pani po prostu bardzo trudną sytuację dzieci, które tam mieszkają w tych barakach na ulicy Artyleryjskiej. Dzieci te nawet nie mają miejsca ani czegoś do nauki, po prostu do dyspozycji swojej, żeby jakoś funkcjonować tam w tych barakach. Czy tego. Z tym, że ci rodzice po prostu mają złożone dokumenty na mieszkanie komunalne w Kołobrzegu. Także chciałabym po prostu, czy pani prezydent po prostu zna tą sytuację w tych barakach na Artyleryjskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi, ja nie nazywałabym jednak obszaru na ulicy Artyleryjskiej, gdzie znajdują się mieszkania socjalne, barakami, bo z tego co wiem, nie tak dawno rozmawiałam z osobą zajmującą się, z pracownikiem socjalnym, który zajmuje się rodzinami, które mieszkają przy ulicy Artyleryjskiej i nie ukrywam, że wiem, że jest tam bardzo dużo problemów, te problemy się mnożą, natomiast chcemy poprzez pracę pracowników socjalnych też zacząć jakby te rodziny aktywizować, tak aby one w tym społeczeństwie dobrze się rozwijały, czuły i były jego częścią, wypełniali swoje role społeczne. Natomiast przyznam szczerze, że to jest pierwszy sygnał, który otrzymałam odnośnie tego, że dzieci nie mają tam warunków do nauki. Ja nie za bardzo jestem w stanie tutaj się odnieść do tego. Natomiast myślę, że właściwym będzie tutaj zobowiązanie się, żeby pojechać i sprawdzić, czy dzieci faktycznie mają tam zapewnione odpowiednie warunki do nauki i przede wszystkim do rozwoju. No problem duży jest, prawda? No problem jest, ale to nie jest też tak, żebyśmy tylko na przykład świadczeniami socjalnymi czy czymkolwiek innym jakby ten problem starali się rozwiązać, bo w mojej opinii bardzo ważnym jest, ażeby z rodziną tak pracować, żeby ją jakby zainteresować podjęciem czy pracy, czy zmianą otoczenia, czy innymi po prostu rzeczami niż tylko otrzymywanie świadczeń socjalnych. Pan Maciej Bejnorowicz. No, też liczymy na to, bo jakby wrastanie tych dzieci w określonych warunkach, stworzenie tym dzieciom określonych warunków jest fundamentem do prawidłowego rozwoju dzieci i później kształtowania rodziny, więc... Kształtowania tej zaradności życiowej. Tak, zaradności życiowej. Tutaj też dziękuję pani za ten głos. Wiem, że na jednym z dyżurów właśnie członek komisji mieszkaniowej miał chyba okazję rozmawiać z jedną z tych rodzin, a więc też jest, to może być przedmiotem omówienia komisji mieszkaniowej, także ja też prosiłbym jakby rozpowszechnić tą informację jakoś lepiej, bo wierzyć mi się nie chce, że po prostu radni się nie zebrali. To jest sami się dopominali radni, prawda? Trzeba to lepiej rozwiązywać. Ale poszły i pisma, i maile. Pisma to żeby nie, było... Właśnie o jesteśmy to ludźmi, trzeba się lepiej komunikować, pani prezydent. Pisma to jest... Sama pani na tą administrację tak narzekała. Ale maile uwielbiam. Panie przewodniczący. Są też telefony. Tak, nie, ale dwóch radnych się usprawiedliwiło. Bardzo dobrze. Co nie zmienia faktu, że mieszkańcy czekają. Mieszkańcy czekają, tak. Dwóch radnych się chce tutaj usprawiedliwić, że dwóch się usprawiedliwiło, ale no niestety nie doszło. Jeden nie zdecydował się po prostu mnie odwiedzić. Nie chciał, panie przewodniczący, co mam nie wierzę powiedzieć. W to, wielu chce panią odwiedzić. Tak jest. Pani prezydent, na pewno. Kolejka jest dość długa. Oj, kolejka jest bardzo długa, tylko teraz, ponieważ są dni, w których przyjmuję regularnie interesantów i przedstawicieli stowarzyszeń, i osoby mieszkańców Kołobrzegu, zarówno z zakresu mieszkań, tak, spraw lokalowych, ale też innych obszarów, nie tylko sprawami lokalowymi, bowiem mój urząd stoi, że tak powiem. Mamy kolejny telefon, zobaczymy, dobra, co to za sprawa. Się, także... Co to za sprawa, zobaczymy. Słuchamy, halo? Dzień dobry. Witam pana, dobry. Słucham. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani wiceprezydent. Mam pytanie. Na ulicy Okopowej Centrum Spraw Społecznych są spotkania anonimowych alkoholików. Oni tam się zbierają w środy, w soboty, co nie wiadomo. Ale co mam na myśli? Po takich spotkaniach nie problem jest zauważyć, że na terenie Centrum Spraw w Żywopłotach
jest pełno butelek po alkoholu, po piwie i tak dalej. Mam pytanie, czy w ogóle coś nad tym panuje? Po co to wszystko jest prowadzone? Jeśli te butelki, puszki i tak dalej tam leżą, to też również mam pytanie, kto się w ogóle tam porządkami w takim razie zajmuje? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani prezydent? Dziękuję. Jeżeli chodzi o spotkania anonimowych alkoholików, szanowni państwo, nie tylko akurat ta grupa społeczeństwa się spotyka. W Centrum Spraw Społecznych spotykają się osoby z różnego rodzaju uzależnieniami. Jest tam prowadzone, są dla nich warsztaty, spotkania, meetingi. Cała masa różnorodnych jest tam właśnie takich warsztatów dla tych osób z uzależnieniami. Ja nie sądzę, ażeby osoby, które korzystają z tych warsztatów, wychodziły i zostawiały tam jakiekolwiek puszki po alkoholu czy po czymkolwiek innym, ponieważ nie taki jest tego cel. Natomiast, szanowni państwo, na teren Centrum Spraw Społecznych, który otacza szczególnie tutaj na teren parkingu od ulicy Okopowej, jak się wchodzi, no, dostęp ma każdy. Dostęp ma każdy. No, oczywiście zwrócę uwagę na to, ażeby osoba z ochrony bardziej monitorowała, czy w danym okresie, w danym momencie nie kręci się tam zbyt wiele osób, które pozostawia po sobie takie, a nie inne rzeczy. Natomiast, proszę państwa, no na każdym, tak jak i przy Centrum Spraw Społecznych, tak jak i w każdym jednym obszarze miasta pojawią się osoby, które nie wiedzą, do czego służy śmietnik, no i cóż mi pozostaje. Mhm. Z tym, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z terenem, który jest dozorowany, monitorowany, także zamykany. W związku z tym no, wydaje się, że łatwo jest stosunkowo do ustalenia, skąd biorą się te zaniedbania. No i warto byłoby chyba tam pociągnąć kogoś do stosownej odpowiedzialności. Mamy kolejny telefon. Słuchamy. Halo. Witam. Słuchamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się spytać, kiedy będzie uprzątnięte na bulwarze te krzaki, bo latem nie tylko mieszkańcy Wojska Polskiego, jak prasenta jest, nie? Tam ludzie zrobili, wychodek sobie. Dosłownie zapachy takie odchodzą latem, że, no, że maskę trzeba zakładać. To jest nad prasentem te krzaki, które tam są zarośnięte, to wszystko. No ławeczce tam nie idzie usiąść. Dziękuję panu. Chciałbym, żeby ten porządek jakiś tam z tymi zrobić, z krzakami, czy wyciąć, całkowicie nie mówię, że wyciąć, przeciąć, żeby tego tych wychodków nie było dosłownie, bo tam ma strach przechodzić, no. Zrobić porządki, krótko mówiąc, tak? Tak jest. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, trzeba notować. A ja mam bardzo dobrą pamięć. To by się trochę zdziwił, pani przewodnicząca. Mam bardzo dobrą pamięć. Natomiast oczywiście przekażę, ponieważ to nie jest obszar, którym ja się zajmuję, porządki, ale można zawsze odsłuchać. Absolutnie tak i jak się z tego cieszę. Z tego się cieszę, że jest nagranie, w razie co będę do niego wracać. Natomiast jak najbardziej pozwolę sobie tutaj w imieniu osoby, która dzwoni, poinformować koleżankę, aby zwróciła naczelnikowi odpowiedniego wydziału, osobie odpowiedzialnej za utrzymanie porządku w mieście. Mam wrażenie, że ta sprawa już raz była, nie wiem, czy na tej antenie, ale już była dyskusja z tym, że być może znowu mamy ten sam problem. Tak, więc trzeba go rozwiązać. Ciężko, powiem szczerze, łatwiej mi jest odpowiadać jednak na pytania z obszaru spraw społecznych, którymi się zajmuję, aniżeli spraw gospodarczych. Oddajmy głos internautom. Pytanie do pana Macieja Bejnarowicza. Jak się ma koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Jacka Woźniaka w Radzie Miasta, panie przewodniczący? Koalicja się ma tak, jak ma się budżet uchwalony na rok 2019. Ta praca naszych klubów oddzielnie, a później ustalenia jakby wspólne i konsultacja z panią prezydent na ostatnim jakby etapie pokazuje, że potrafimy dla mieszkańców się porozumieć, mimo różnic, bo też sobie trzeba jasno powiedzieć, jakbyście się zrobili w ogóle, że będąc opozycją, mając 11 głosów w Radzie, zagłosowaliście na wszyscy gremialnie, to chyba tak się nie zdarzyło w historii kołobrzeskiego samorządu. Nie zdarzyło się, to prawda. No, ale wie pan... Mogliście zrobić dokładnie odwrotnie. Panie redaktorze, to jest kwestia odpowiedzialności. No, jeżeli byśmy się uparli, i to nieważne kto, gdybyśmy się uparli, żeby ten nasz program, który nieśliśmy ze sobą do wyborów, chcieć zrealizować w jednym roku, tak, czy nawet w dwóch latach,
no to byśmy się nie dogadali, prawda? My, a jak pan znosi na przykład takie sytuacje, że osoby, które z Platformy Obywatelskiej, wysoko postawione, decydujące, często nieładnie się wypowiadają o panu w przestrzeni publicznej, także to było nie w tym programie, ale w innym. Mówię o establishmencie akurat kołobrzeskim. Pan się z tym spotyka, tak lekceważące były te takie wypowiedzi różne, podważające pana kompetencje. Wiemy, o czym mówimy, panie Macieju. Jak się pan z tym odnosi, że mimo wszystko pan i pana koledzy jesteście za? Potraficie się tak wznieść ponad taki ja poziom? Tak, no to jest kwestia pewnego dystansu. No, jeśli już o tym rozmawiamy, no bycie osobą publiczną, no bo tutaj nie damy, no tak po prostu jest. No wymaga nabrania pewnego dystansu do tego, co inni mówią. Polityka jest taka, jaka jest. My jej nie zmienimy. No właśnie od was zależy, że ją zmienicie. To nie można mówić, że się właśnie macie ją zmienić. Innych, tak? My możemy tylko mieć wpływ na siebie. Ja osobiście mogę odpowiadać za nasz klub. A to już jest bardzo dużo. Za nasz klub. I proszę klub, i myślę, że to jest skuteczne do tej pory, byśmy zajęli się pracą merytoryczną. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy praktycznie, co nam zarzucano, wszyscy radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości są przewodniczącymi poszczególnych komisji i ja póki co jestem bardzo zadowolony. No to nie też chcę niektórzy, używać... niektórzy mówią, że jak Jacek Woźniak się sprzedał do tego stopnia, taka cena. Wszyscy... Nie, powiem to tak, też jest zdumiewające. Powiem szczerze, że nie było sporu nawet co do tego. No bo był przetarg. Nie było żadnego przetargu. Po prostu... Była cena, była oferta. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości chcieli pracować w komisjach i jakby tematy, które mieściły się w naszym zainteresowaniu, chcielibyśmy, żeby były realizowane. Ale że tak na przykład zagłosowaliście wszyscy za budżetem, to na pewno wam naobiecywano. Ale co naobiecywano? No co, no ten budżet. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć wszystkim tutaj Państwu, Pani Prezydent, Pan Rektorowi, wszystkim mieszkańcom. Budżet został uchwalony, ale istotą jest jego wykonanie, bo Szanowni Państwo, wszyscy mieszkańcy, wszyscy czekamy na to, żeby ten budżet został wykonany i kibicujemy, żeby ten budżet został wykonany. Nie jest to zadanie proste. Widzimy, że miasto ma całą masę problemów, które trzeba rozwiązać na wczoraj, nawet nie na dzisiaj. I to wymaga naprawdę takiego chwycenia, skoordynowania i decyzyjności. I plus tego te problemy, które stwarzamy sami. Prezydent. Mamy telefon tak. Kolejny. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja mam krótkie pytanie do pani prezydent do spraw społecznych. Co pani uważa na temat dostępności do żłobka dla osób samotnie wychowujących dzieci, które chciałyby w przyszłości podjąć pracę? Dziękuję bardzo. A to jest bardzo istotne pytanie w kontekście tych planów. To są właśnie te problemy, tak. No właśnie, rzeczywiście, nad nimi się trzeba przede wszystkim pochylać, ale właśnie mówimy to w kontekście rozbudowy żłobka Krasna, prawda? Bo te projekty są. Pani też wspomniała dzisiaj o przedszkolu na ulicy Radomskiej, bo tam były też takie zakusy, żeby tam stworzyć dodatkowy oddział. No wiadomo, że to już się nie powiodło, że jest tak. Nie chcemy wydłużać po prostu, nie chcemy wydłużać całej procedury budowy i bo teraz tak, żeby umieścić oddział przedszkolny, oddział żłobkowy, przepraszam, w przedszkolu przy ulicy Radomskiej, no wymagałoby to zmian projektowych. Te zmiany spowodowałyby też, że zabralibyśmy znowu troszeczkę tego terenu przeznaczonego na place zabaw. One muszą być. One muszą być, bo pamiętajmy, że przedszkole przy ulicy Radomskiej jest budowane w parterze, także ono zajmie więcej miejsca niż na tą chwilę zajmuje, to jest jedna rzecz, ale tam planujemy przyjąć aż 150 dzieci. Tak? Więc to jest też dla nas bardzo istotne, żeby wszystkie te dzieci miały pomieszczenia zgodnie z wymogami, które stawia na nas po prostu ustawa, ale też żeby mogły tam się te przestrzenie mieć całkowicie zaadoptowane w ten sposób, żeby spełniały wszelkie walory do ich prawidłowego rozwoju, szczególnie jak budujemy coś nowego. I my rozważaliśmy to, żeby jeszcze tam oddział żłobkowy, ponieważ jest bardzo dużo sygnałów od rodziców, mieszkańców, że naprawdę te miejsca żłobkowe są potrzebne. Jest wiele osób, które chcą wrócić na rynek pracy, a pozbawione dostępności do miejsc żłobkowych, no nie mają takiej możliwości. I w związku z tym
rozważając właśnie różne te warianty, została podjęta decyzja o rozbudowie żłobka Krasnal, więc na najbliższej sesji 26 lutego będziemy składać, proponować uchwałę o przeznaczeniu 100 tysięcy złotych właśnie na projekt rozbudowy żłobka Krasnal. Chcielibyśmy, jesteśmy też po rozmowie z panią dyrektor żłobka Krasnal, chcielibyśmy, jeżeli oczywiście pozwolą na to pozwoli przestrzeń, nawet 3 grupy mieć możliwość utworzenia w żłobku Krasnal. I teraz odpowiadając na pytanie tutaj pani, która się dodzwoniła, chciałabym powiedzieć, że też mam sygnały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i od osób zainteresowanych właśnie podjęciem pracy zarobkowej, a będących samotnymi rodzicami, bo to może dotyczyć oczywiście i pań, i panów, tak? Bo tutaj tak. Sytuacje są różne. Żeby mogli wrócić na rynek pracy, to potrzebują też wiedzieć, że ich dzieckiem w tym czasie ktoś się prawidłowo zaopiekuje, a taką prawidłowość na pewno możemy zaoferować w żłobku Krasnal, więc tak, rozważamy również przyjmowanie i stworzenie szans na powrót do pracy rodzicom samotnym, aby i w tym czasie tutaj, zaopiekowali się. Panie Macieju, radni nie będą mieli chyba kontrowersji, dyskusji, że to trzeba po prostu zrobić, prawda? Nie sądzę, dlatego że myśmy nieśli na sztandarach w trakcie wyborów wszyscy. Mówiliśmy o tym, że pamiętacie państwo, Kołobrzeg jest bogatym miastem, w związku z tym musimy wspierać szczególnie właśnie też młodych ludzi, którzy wkraczają w życie rodzinne i zawodowe, i ta polityka prorodzinna państwa, która w tej chwili jest realizowana, jeśli nie będzie wsparcia także ze strony samorządu, właśnie w tym wymiarze żłobków, przedszkoli, no to ona nie pomoże sama z siebie, dlatego że ludzie młodzi chcą pracować, chcą żyć w Kołobrzegu, tu, na miejscu, więc musimy im ulżyć w tym wymiarze właśnie zabezpieczenia miejsc dla ich dzieci i to jest nasz obowiązek. Ja to traktuję w kategorii obowiązku. Jeżeli mówimy o samorządzie, mówimy w pierwszym rzędzie właśnie o takich kwestiach, o zabezpieczeniu miejsc żłobkowych, przedszkolnych. Tu sporu, nie widzę pola w ogóle do sporu. Możemy się spierać oczywiście, gdzie, możemy się spierać jeżeli chodzi jak, o szczegóły, prawda? Ale to jest kwestia już takiej debaty merytorycznej. Nie spieramy się co do kierunku decyzji, tylko jak to zrealizować. A już na pewno będziemy się spierać, pani prezydent, co do szybkości, tak? Bo my wymagamy oddziału inwestycji. Ale właśnie kiedy to miałoby nastąpić? Dlatego, że z tego co wiem, na najbliższej sesji Rady Miasta ten projekt będzie postawiony. Tak. No i z tego co dobrze zrozumiałem, co mówiła pani prezydent Anna Mieszkowska, że pieniądze miały być zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie. W przyszłorocznym budżecie będziemy chcieli to na pewno ująć, dlatego że będziemy chcieli też wnioskować o dofinansowanie tego projektu z programu Maluch Plus. To jest program, z którego już korzystaliśmy na zwiększenie liczby miejsc w żłobku. Panie redaktorze, bo było 116 miejsc dzięki programowi Maluch Plus. Stworzyliśmy jeszcze dodatkową grupę dzieci, których mogliśmy przyjąć. Niestety, tak, niestety nie była to jakaś, no, ale każde miejsce jest dobre. Tak jest. O, tak. No, każde dodatkowe miejsce jest dobre. Dobrej korelacji między polityką tutaj, państwa a samorządu. Tak. Musimy z tego po prostu korzystać pewnymi garściami. Tak, jest taki program, z tego programu możemy otrzymać aż do 80% dofinansowania, tu będziemy liczyć na wsparcie, żeby to dofinansowanie było jak najwyższe. Nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Dla cieszę. Naszych mieszkańców zrobimy wszystko. Cieszę się. Cieszę. Mamy telefon w takim razie od mieszkańca. Dajmy mieszkańcowi głos. Słuchamy. Halo. Dobry wieczór. Witamy pana. Słuchamy. Ja chciałem się od pani prezydent dowiedzieć, czy ta świetlica na ulicy Mariackiej, róg budowlanej, będzie jeszcze otwarta, czy nie kiedyś? Ta się, już mam odpowiedź. Dziękuję. Bo ten, no. Tak, ona już wiem, dwa miesiące... Dwa miesiące już jest zamknięta. Wszędzie się mówi, że Kołobrzeg taki bogate miasto, a rozchodzi się tam prawdopodobnie o niewielką sumę pieniędzy, bo Koszalin jest właścicielem tego obiektu, natomiast ten, no, Kołobrzeg nie chce dać pieniędzy na dofinansować ten, na wyżywienie. Także ten, chciałem dowiedzieć się, czy będzie, czy będzie ten. Działać, no bo... Oczywiście.
bo wnuczka chodziła na ten, no, na graniczną, to nie, tamta jakby była zamknięta, to nikt by nie żałował, bo tam jest nie świetlica, tylko nora, tam ciemno. No dobrze, tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, odpowiadając na pana pytanie, dotychczasowa forma działalności, funkcjonowania tej świetlicy była taka, że zawsze umowa podpisuje się od 1 lutego do końca roku. Ona do końca roku powinna działać. Ja mam sygnały już od osób, od rodziców osób, które tam uczęszczały, że w styczniu nie funkcjonowała ta świetlica. My rokrocznie to dofinansowujemy. Ja zwróciłam uwagę i w ubiegłym roku również było dofinansowane. W tym roku konkurs został rozstrzygnięty, tam z tego co pamiętam dofinansowanie jest na poziomie 85 tysięcy złotych do funkcjonowania tej świetlicy. Ona jest dla nas bardzo ważna, ponieważ tam są prowadzone zajęcia też socjoterapeutyczne, czego nie prowadzi się w żadnej innej świetlicy środowiskowej u nas. Natomiast rozważamy nad zmianą tutaj procedury odnośnie właśnie tej świetlicy, żeby kontraktować te usługi w okresie dłuższym niż rocznym, bo tutaj z ustawy nam wynika, że my nie możemy wstecznie uwzględnić płatności za tą świetlicę i stąd no, otrzymałam taką informację też od naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, że właśnie no dobrze by było szukać rozwiązań, które, dzięki którym można by było zakontraktować te usługi na okres dłuższy, bo wiemy, jak ważne to jest właśnie nie tylko dla mieszkańców, a przede wszystkim dla tych dzieci, które uczestniczą, dzieci i młodzieży, która uczestniczy w tych zajęciach. Także wiem o problemie i na pewno się pochylimy w najbliższym czasie nad tym problemem, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło, że przez jakikolwiek, że chociaż przez jeden dzień, żeby nie działała. Tak? Pani prezydent, jest pytanie do pani, pan Maciej? Tak, bo chciałem tylko prosić, zwróćcie państwo uwagę, jak ważny jest czas dla mieszkańców. Tak. Pani, która mówiła o żłobku, to jest dla niej, to jest tu i teraz to tak. Potrzebne, prawda? Pan, który mówił o świetlicy, to jest tu i teraz potrzebne. Dlatego tak ważna jest szybkość działania. Tym bardziej, że tutaj ranga tego problemu jest, to powinno się zrobić od ręki, można powiedzieć. Tak. I także tu niestety ta decyzyjność, ta szybkość, będziemy tego wymagać. No, tylko że chciałam przypomnieć, że jesteśmy od 3 grudnia. Ja jestem od 3 grudnia. Także pewne rzeczy jakby otrzymałam w spadku. To, że przez lata nie były one zabezpieczone moich poprzedników, no niestety mamy jak mamy. Liczono na zmiany właśnie. Ale no, liczę, że nastąpiły. Cały czas są zmiany. Teraz też się szykuję na jakieś zmiany, bo już nie dobra zmiana to trwa. Ale jest chyba nowa zmiana, jak to jest hasło Roberta Biedronia, bo już zapomniałem, ale ma być zmiana. Przyznam szczerze, że nie wiem, nie słyszałem o nowej zmianie. Nie, no jakieś zmiana na pewno będzie, to też było hasło. Też niektórzy chyba mówili o tym, że PiS-owi podkradziono to przed laty, tam chyba z 2007 roku. No myślę, że to troszeczkę inna planeta jest, ale z ciekawością się oczywiście przyglądamy. Ale we wszechświecie wszyscy jesteśmy. Oczywiście. Coś nowego, niech będzie. W kosmosie jesteśmy wszyscy. Można powiedzieć na dobrą sprawę, że jesteśmy kosmitami, jakby nie patrzeć. Ważne, żebyśmy jednym językiem mówili, ale to pytanie, które mam dla pani prezydent, to za chwilkę, bo mamy kolejny telefon. O, proszę. Tak, słuchamy. Halo? Halo? Tak, słuchamy panią. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Słychać, słuchamy. Ja jestem mieszkańcem ulicy Zygmuntowskiej, mieszkam tutaj w kamienicy naprzeciw przedszkola tego. To państwo rozmawiacie o przedszkole, żłobki, takie sprawy. Dzwoniłem już kiedyś do państwa ze 3 miesiące temu w sprawie, że tu jest droga pożarowa od strony tego wieżowca, co się wjeżdża. Nie mówię od strony tam parkingu, tylko od wieżowca. Co dzień, godzina 8:15 do godziny 9:00 przywożą dzieci do przedszkola. Tą drogą wjeżdżają. My mamy tu taki duży żywopłot. Są dzieci, wychodzą. Ile razy przedwczoraj sąsiada psa by przyjechał samochód. Nie jadą 10 na godzinę, chociaż jest zakaz wjazdu. Nigdy nie ma straży miejskiej. Na ławkach od pierwszej godziny, tam są z tyłu ławki,
nie mówię o przedszkolu, tylko za przedszkolem dla naszych dzieci. Piją piwo młodzież. Nigdy nie ma straży miejskiej. To już jest mój trzeci telefon do państwa. Nikt się tym nie zajmuje. Ja wiem, że oni może gdzieś też straż miejska przyjeżdża. Gdzieś oni tam są. Ja ich nigdy nie widzę o tej porze. Przed 15 wiadomo, dzieci już są zabrane, ale cały czas wjeżdżają na zakaz i tam będzie tragedia. Bo ten żywopłot jest tak duże, że dziecko czy coś wyskoczy i nikt tego nie zauważy. Dziękuję państwu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani prezydent. Bardzo. Na pewno bezpieczeństwo przy miejscach przedszkolnych, tam gdzie mamy przedszkola, żłobki, szkoły, powinno być priorytetem. Zgłoszę jutro do Straży Miejskiej i poproszę, żeby regularnie tam przejechano i zobaczono jakaś skala problemu, tak? Nie chciałabym się tutaj ustosunkowywać wprost, ponieważ jest to dla mnie pierwszy sygnał, ale nie widzę problemu, żeby Straż Miejska przejechała i zdiagnozowała sprawę, co się dzieje, także... Pan tego z pewnością nie odpuści i ma rację. Dobrze, liczymy na kolejny telefon, ale mam nadzieję, że już z tą informacją, że sprawa została pozytywnie załatwiona. Pan sam słyszał. Tak. Mamy kolejne pytanie od internauty, ale on jest takie troszkę szersze, skierowane wprawdzie do pani prezydent, ale ja to pytanie kieruję do obojga państwa. Chodzi o Kołobrzyski LOT, o lokalną organizację turystyczną, o losy lokalnej organizacji turystycznej. Tutaj wokół tego jest bardzo, bardzo dużo kontrowersji, różnych zdań. No, są zakusy, żeby lokalną organizację turystyczną likwidować. Pani Maciej Bejnarowicz? Tak, pan jest zwolennikiem zlikwidowania lotów w Kołobrzegu? To znaczy, jestem zwolennikiem przede wszystkim innego wydatkowania pieniędzy na cele promocyjne, bo w przypadku lokalnej organizacji turystycznej mamy takie niepohamowane wrażenie, że ta kwota 200 tysięcy złotych, która jest kwotą no, niebagatelną, biorąc pod uwagę inne potrzeby także w mieście, no, jest wydatkowana w sposób nieefektywny. Tak? Kiedy 50% tej kwoty trafia w zasadzie do zarządzającego tym całym przedsięwzięciem, już abstrahując od tego, kto to jest, bo to nie ma żadnego znaczenia, no to mamy tutaj jakiś problem i wydaje nam się, że LOT nie spełnia swoich zadań, tym bardziej, że chodzi jakby o szersze promowanie nie tylko Kołobrzegu, ale całego regionu kołobrzeskiego. Wiem, że gminy też nie są zadowolone ze współpracy z LOT-em, więc tutaj... Znaczy polega główny problem w takim razie tej kołobrzeskiej. Główny problem polega na tym, że tak naprawdę mówi się o tym, że LOT, no jeżeli gdzieś tam na Antarktydę, prawda, ktoś za te pieniądze popłynął, no to powiedzmy sobie szczerze, jaki jest efekt tego wyjazdu, gdzie są te efekty promocyjne, na których nam zależało, tak? Ja oczywiście mówię o tym pół żartem, pół serio. No tak? Mam nadzieję, że to jest żart. No, ale wiecie państwo, trzeba po prostu z jakimś większym rozmysłem, strategia promocji miasta jest nam potrzebna, myślę, że nowa i inne spojrzenie na promocję i wykorzystywanie inne zupełnie środków tych, nawet jeśli chodzi o 200 tysięcy złotych. Bo 200 tysięcy przy takim budżecie, jak nasze miasto, nie powinno stanowić problemu, pani prezydent. Nie wiem, czy zaskoczę, czy nie zaskoczę, ale zgadzam się z panem przewodniczącym, nie zaskoczy, że LOT, pani, nie, zaskoczy, LOT pani. nie spełnia swojej cieszę roli. Cieszę się, że pani prezydent tak uważa. Tak, ale mówię to absolutnie szczerze i szanowni państwo, wiemy, że nie spełnia swojej roli. Tak jak mówił tutaj pan, wspominał pan przewodniczący, potrzebna nam jest szersza strategia promocyjna, która uwzględnia bardzo dużo obszarów, bo promocja to, szanowni państwo, chcemy, żeby promocja obejmowała wszystkie obszary naszego miasta, tak? I myślę, że tutaj to, co powiedział pan przewodniczący, na pewno wrócimy do tego, co przygotowane zostało przez firmę zewnętrzną dotyczące promocji. Niemniej jednak mamy też swoje pewne przemyślenia na ten temat, jakie propozycje odnośnie tego, w którą to stronę powinno iść. Zastanawiamy się, rozważamy, ale
rozważamy różne warianty, no co moglibyśmy zrobić z promocją. Ja sądzę, że temu tematowi poświęcimy na pewno więcej czasu, tak jak będziemy po prostu w 100% do tego przygotowani, ale chciałabym powiedzieć, że tak jak mówił pan przewodniczący, wracając do lotu, nie spełnia on swojej roli i na pewno są tutaj potrzebne konkretne decyzje i zajęcie się promocją na takim poziomie, na jakim ona na to zasługuje. Coś czyli zamian, na musi być, musi być coś lepszego w takim razie. Czy macie państwo propozycję, żeby było coś, bo zlikwidować to każdy potrafi, bo są na przykład nie, takie głosy, są na przykład takie głosy, które słyszałem, że bo pan mówił o pewnych, to jest oczywiste, konsekwencje powyborcze, prawda? Poszukiwane są pieniądze do obietnic takich. I tutaj wskazuje, bardzo wiele osób wskazuje w rozmowach ze mną, że jest to pewien ukłon. Po prostu Anna Mieczkowska potrzebuje pieniędzy na przykład na kartę dużej rodziny, o której mówiliśmy. I tutaj jest kwestia tego rodzaju, że szukacie państwo pieniędzy i można na przykład zlikwidować lot. Te pieniądze, o których pan powiedział, no trafiają bezpośrednio do i można realizować pewną obietnicę wyborczą. Takie słyszałem opinie. Na Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, tak. O tym mówimy? Na Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, nie ma problemu. Na Kołobrzeską Kartę Mieszkańca w budżecie są zabezpieczone środki. Jest to 1 milion złotych i my w tej kwocie, która została zabezpieczona ze swoimi programami, które są dedykowane pod Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, absolutnie się zmieścimy. A proszę się odnieść do tego właśnie. Dodam do jeszcze, tego, że... Jeszcze tylko jedno zdanie. Bez likwidacji lotu, tak? Nie będziemy w tym roku zabierać żadnych... Pieniądze nie przepadną z likwidacji lotu. Jest dużo, dużo więcej innych potrzeb, które wynikają z pewnych obietnic. Oczywiście, że tak. Pani prezydent na pewno w tym roku nie zabierze żadnych pieniędzy z lotu. Lot funkcjonuje, prowadzi dla nas punkty informacji turystycznej. No chyba nie ma nawet możliwości, żeby zrezygnować, bo z tego co wiem... Tak, oczywiście, że nie ma. Pani prezydent oficjalnie już zakomunikowała, bo to było przedmiotem także interpelacji mojej na sesji, odpowiedziała, że będzie po sprawozdaniu, tak, będzie wnioskować o to, by jakby już zakończyć dotowanie tej organizacji. W związku z tym uważam, że ten czas, który w tej chwili jest, taki drobny przytyczek, pozwólcie, bo słyszę, że po prostu w tej chwili dopiero jakby się myśli, przygotowuje promocję, no to ja powiem tak, no jak się wygrywa wybory, to już trzeba mieć przygotowaną tą koncepcję. Ja osobiście wiedziałbym, jak tą promocję w mieście poprowadzić, no bo myśleliśmy o tym w trakcie wyborów. Ja oczywiście to nie jest złośliwość, natomiast faktem jest, że tu niespecjalnie jest czas na to, żeby działać. Oczywiście jest potrzebna strategia, jest potrzebne być może inne ujęcie organizacyjne, tak, sfery promocyjnej w mieście. Pani prezydent ostatnio na spotkaniu o tym mówiła, że ma nowy pomysł, przy czym jakby jeszcze nie zmaterializowała tego pomysłu w sensie pokazania. No, czekamy z niecierpliwością, choć proszę pamiętać, że jest to sfera wykonawcza i to pani prezydent odpowiada. Radni mogą tylko dookreślić kierunek, tak, i ten kierunek uważamy, że lot nie spełnia tutaj swojego zadania. Te 200 tysięcy można było efektywniej wydać na inną dziedzinę w ramach promocji, tak? No i tutaj znowu zadziałacie razem, ramię w ramię z panią prezydent rządzącymi. Nie wykluczamy tego. Proszę zwrócić uwagę, mimo różnic politycznych, dużych różnic politycznych. Właśnie zwracam uwagę. Tak. Potrafimy ponad podziałami myśleć w kategoriach samorządu, bo przecież mieszkańcy od nas, mieszkańcy też się bardzo różnią między sobą, prawda? W sensie poglądów politycznych. Ale wszyscy oczekują od nas, tak mi się wydaje, aby żyło się w mieście po prostu lepiej, aby miasto rozwijało się dobrze i żeby po prostu te profity z tego rozwoju trafiły do mieszkańców. Niezależnie od tego, czy to jest wyborca Platformy Obywatelskiej, czy to jest wyborca PiS-u. Oni inaczej myślą, tak? Inne metody, inne grupy jakby tutaj oddziaływują. Natomiast co do zasady, wszyscy jesteśmy zainteresowani rozwojem miasta. Pan Maciej Bejnarowicz powiedział, że rozmawiał z panią Anną Mieczkowską, która powiedziała, że projekt ma, że ma pomysł w głowie. Może pani wie, co to za pomysł?
Odnośnie lotu. Lotu? Promocji. No to jeżeli pani prezydent tak powiedziała, to promocja jest w zakresie działań pani prezydent, więc ja tu bym nie chciała wchodzić na obszar, który bezpośrednio... Może chyba rozmawiacie o takich sprawach, bo to się jest... O wielu sprawach rozmawiamy, ale uważam, że każda z nas ma... Czyli nie dowiemy się, krótko swój mówiąc. Swój obszar, za który odpowiada i się z niego spowiada, więc... Dobra, czyli się nie dowiemy. Optowała, żebyśmy pozostali w sferze spraw społecznych, a promocję i pomysł i projekt na promocję to już myślę, że pani prezydent przedstawi. Tak. Było pytanie do pana Macieja Bejnarowicza od internaty o koalicję i współpracę z Jackiem Woźniakiem. Jest pytanie do pani, kiedy ruszają dyżury mieszkaniowe. Już o tym mówiliśmy. O tym mówiłam. Ale pytanie jest, ta druga część pytania. Czy zacznie się pani angażować w sprawy społeczne, jak pani poprzednik Jacek Woźniak? Czy tak samo, czy bardziej, bo pani ma mniej więcej ogląd sytuacji, jak to było do tej pory. I żeby była jasność, pisze internauta, komentarz nie jest złośliwy, ani nie ma w nim mowy nienawiści, bo już wszystkiego się można spodziewać. Nie dziwię się temu ostatniemu zdaniu internauta. Nie odczytuję tych pytań. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, już mówiłam o tym, że jeżeli chodzi o kwestie lokalowe, to od stycznia spotykam się z mieszkańcami w każdy czwartek. Zapisy trwają zawsze w wydziale komunalnym, który na dany dzień po prostu wyznacza termin i godzinę tego spotkania. Także to się dzieje, to ma miejsce, cały czas z mieszkańcami na ten temat rozmawiam. Jeżeli chodzi o drugą część zdania odnośnie angażowania się w sprawy społeczne, to jest mój obszar, w którym ja działam, funkcjonuję na co dzień, takie są moje obowiązki też. W związku z tym ten obszar spraw społecznych jest mi bardzo bliski, nie wiążę go tylko z kwestią lokalową, z lokalami socjalnymi i komunalnymi, bo to nie jest tylko przedmiotem mojej pracy. Także angażuję się w pracę w obszarze społecznym każdego dnia. Jest jeszcze jedno pytanie, o którym zapowiadaliśmy, że o to zapytamy. To jest kwestia szczepień ochronnych, obowiązku. Tutaj jest to bardzo, bardzo palący problem w ogóle od jakiegoś czasu w Polsce, no ale także w Kołobrzegu tutaj mamy bardzo konkretną sprawę, pani prezydent. Szczepienia. Tak. Szczepienia. Jeżeli chodzi o szczepienia... Ja może zabiorę głos w swoim imieniu. Szanowni Państwo, ja jestem za tym, żeby szczepić dzieci. Rozważany jest, obserwujemy właściwie to, co się dzieje też w innych miastach. Są podejmowane tam uchwały odnośnie tego, aby szczepienie było jednym z warunków rekrutacji do żłobka czy przedszkola. Tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, czy taki warunek, czy również my podejmiemy takie kroki. Uważamy, że bardzo ważnym w tym przedmiocie jest dyskusja. Wsłuchujemy się w to, co mówią mieszkańcy, czego by oczekiwali i zresztą temat ten został też wywołany przez mieszkańców. Temat właśnie szczepienia i tego, żeby to był jednak warunek przyjęcia do żłobka czy przedszkola. Myślę, że związane to było przede wszystkim z tymi obawami, jak się pojawiła odra, czyli choroba, która tak naprawdę została dawno temu wyeliminowana. Jakby jej zjawiska z zachorowań zostały wyeliminowane poprzez właśnie szczepienia. Wystosowałam też pismo do naszego kołobrzeskiego sanepidu, aby dowiedzieć się, czy u nas w Kołobrzegu, bo być może jest sytuacja, że wszystkie dzieci są zaszczepione, więc wystosowałam pismo w tym zakresie, aby poznać konkretne dane. Wiem, że jest 38 dzieci z miasta, mieszkańców Kołobrzegu, którzy są niezaszczepione, przy czym dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym to jest około 13 na dzień dzisiejszy. Takie dane uzyskałam z naszego sanepidu. Ja podkreślę raz jeszcze, dla mnie szczepienia są bardzo ważne. Dla mnie jako osoby, która tym szczepieniom się poddała i też szczepię swoich bliskich, tak, zgodnie z kartą szczepień, kalendarzem szczepień. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie chciałabym teraz odpowiadać na temat tego, czy to będzie warunek. Przyglądamy się, patrzymy, co się dzieje w innych miastach po podjęciu tych uchwał, na jakich zasadach jest bo wiem, że tam w grę wchodzą oświadczenia po prostu rodziców odnośnie tego, czy dziecko jest szczepione, czy nie.
To jest taki dosyć ostatnio trudny temat, który się pojawia, no ale trudnym tematom też trzeba pozwolić się otworzyć, wysłuchać mieszkańców w tym zakresie, wywołać taką dyskusję, no i wyciągnąć jakieś wnioski. Damy się otworzyć panu Maciejowi Wejnowiczowi. Proszę bardzo. Będę krócej mówić. Nie, proszę. Powiem tak. Pani prezydent, no właśnie, są tych tematów trudnych jest bardzo dużo. Tak. To tylko jeden z trudnych tematów. I tu pozwolę sobie absolutnie się nie zgodzić z panią prezydent. Uważam, że są sprawy, które wymykają się spod demokratycznego sądu i decyzji. To są sprawy związane z bezpieczeństwem zdrowia i życia ludzi. Też wypowiadam się za siebie, żeby była jasność. Ja mam tą przyjemność kilkanaście prawie lat pracować z lekarzami. Zarządzałem taką spółką medyczną i także pracowałem w Wydziale Ochrony Zdrowia i nasłuchałem się różnych rzeczy. No człowiek siłą rzeczy jakby pewne rzeczy sobie zanotował, odnotował i nie mam żadnych wątpliwości, że należy zrobić wszystko, aby doprowadzić do sytuacji, w której dzieci po prostu będą szczepione. A my powinniśmy utrzymać określony wskaźnik tak zwanej wyszczepialności, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której pojawią się jakieś zagrożenia natury epidemiologicznej. To jest odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci, ale i mieszkańców Kołobrzegu. Jestem zdania, że jeżeli jest to możliwe, bo to trzeba sprawdzić tutaj, tak, żeby uchwała nie została jakby uchylona później przez wojewodę, bo to jest jeszcze też zawiłości natury administracyjnej. Powinniśmy zrobić wszystko, aby jeśli się da, taki warunek wprowadzić, jeśli chodzi o przyjęcie do przedszkoli. Jestem przekonany, że większość mieszkańców, mam taką nadzieję, wyraża podobną opinię. Ja jeszcze się odniosę. Nie wiem, w czym się pan przewodniczący ze mną nie zgodził, bo ja powiedziałam, że jestem absolutnie za tym, żeby szczepić dzieci. I słuchać. Szczepić. No tak, ale to ja powiem tak, ale pani prezydent, pani proszę się przyzwyczaić, że pani jest decydentem w pewnym zakresie i tu pewne rzeczy nie można się zastanawiać, nie można słuchać. Przy całym szacunku, drodzy mieszkańcy, nie można słuchać różnych opinii w sytuacji, kiedy chodzi o zdrowie i życie. Ale jak mamy nie wysłuchać mieszkańców, no trzeba słuchać mieszkańców. Tak, to prawda, dyskusja, ale będą mieli różne dyskusja zdanie. Dyskusja jest wywołana, bo zastanawiamy się nad podjęciem kolejnych kroków, więc jeżeli się zastanawiamy nad podjęciem odpowiednich kroków, czyli przedłożenia uchwały, to chcemy mieć też ale prawdopodobnie panu Maciejowi chodziło o to, żeby się wydawały osoby kompetentne, które się znają. Tak, chodzi o, tak oczywiście. Chodzi mi o to, że są rodzice, którzy, proszę sobie wyobrazić, chodzą na OSPA party, tak? Nie, takie rzeczy się zdarzają. Tych rodziców nie pytajmy o ich zdanie, tak? Bardzo proszę o to. No ale mają też prawo się wypowiedzieć, więc no tutaj, no niech się powiedzą, aczkolwiek nie jestem za tego typu przyjęciami dla dzieci. Czas nam upłynął bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, jakie jest Państwa odczucie, bo moje właśnie takie, że to bardzo szybko minęła nam już ponad godzina. Pani Ilona Grendas-Wójtowicz, zastępca prezydenta Kołobrzegu, zastępca prezydenta do spraw społecznych, była gościem naszego programu oraz pan Maciej Bejnarowicz, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.